Jezu, gościu, co ty zrobiłeś? Boże święty, się nie znasz. Nie znasz się w ogóle. Zamknij się. O, nie masz racji. Co ty pitolisz? Mi się gra tak, a mi się gra tak, a mi się gra tak, a mi się gra tak. Ja uważam tak, a ja uważam tak. Właśnie. Co ja zrobiłem? Boże święty. Nagrałem film z moimi przemyśleniami. Użyłem jednego niewłaściwego słowa, które było pod koniec filmu. I zostałem tak totalnie zjechany, że to głowa mała. No to dobra. Pędzę, lecę, pędzę, biegnę, już cię rozpędzam z wytłumaczeniem. Odnośnie ostatniego filmu, odnośnie Waffentragera Aufesto. Moi mili, kochani, drodzy, uprzejmi, kochani widzowie, i jeszcze nie wiem, jak mam wam posłodzić. To było moje tylko własne i prywatne zdanie, że ja uważam, że WT Auf nie stracił na tej zmianie nic. Po prostu. Dla mnie nadal gra się przyjemnie tym czołgiem. Po prostu. Ja rozumiem. Są takie aspekty. Tak, czytam komentarze. Od razu zaznaczam, czytam komentarze. Pamiętajcie o tym. Nieważne jaki film, i tak czytam komentarze. Nawet komentarze sprzed roku. Jeżeli ktoś napisze mi film sprzed 2 lat, jakiś komentarz pod filmem sprzed 2 lat, i tak go czytam. Pamiętajcie o tym, bo mi przychodzi powiadomienie. Na telefonie mam taką aplikację fajną. Pamiętajcie o tym. Nic mi nie umknie. Tak. Co poruszaliście za tematy? O, bo wyjedziesz w tym momencie na 4 pociskach, no i nie zrobisz takiego damage'u, jakbyś zrobił na 6 pociskach. Czy ktoś ci każe wyjeżdżać tym pojazdem od razu na pierwszą linię, przed wszystkie czołgi, wysuwać łeb przed szereg i od razu walić 4 pociski, no i dostaniesz tu, 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 idziesz. Taki jest sposób grania w World of Tanks twój? No to jeżeli tak, no to pozdrawiam, no to twój wynik to jest 20 tysięcy bitew, no i współczynnik przeżywalności to jest minus 3 chyba, naprawdę. No bo jeżeli takim myśleniem będziemy szli dalej, no to w ogóle to wszystko jest bez sensu, no nie, w ogóle tu WTO powinien mieć 3000 pancerza na wieży, no i powinien tak grać, no nie, no bo wtedy by był dobry. Wytłumaczmy sobie jedno. Moje zdanie, a wasze zdanie. Dwie różne rzeczy, prawda? Ja wyraziłem swoje zdanie, wy wyraziliście swoje zdanie. I ci gracze, przepraszam, ci widzowie, którzy wyrazili swoje zdanie w umiejętny sposób, nie obrażając nikogo, nie naskakując na nikogo, było spoko, prawda? Mogliśmy spokojnie podyskutować i tak dalej. No ale te wiadomości, które ja dostałem od was prywatnie, czyli na mojego fanpage'a, czy to na Xboxie mi wysyłaliście prywatne wiadomości, ludzie, kurczę. Zrozumcie coś takiego jak moje prywatne zdanie, moje prywatne przemyślenia, bo mi się gra tak, a wam się może grać kompletnie inaczej. Dla mnie gra WTAuf-em jest to gra statyczna, gra z tyłu, gdzie mogę sobie wkleić te pociski z dystansu i nie konfrontować się z przeciwnikiem. Wiadomo, tam dałem przykład bitwy, gdzie stałem w miejscu i zrobiłem 7500 damage'a. O Jezus Maria, jak się polała. Gówno burza oto. Super, zrobiłem tak, udało mi się, fajnie. I to pokazałem tym wam, że WTO to jest taki pojazd, gdzie stoi w miejscu, strzela 6 pocisków i dzięki temu może zdjąć 10 na magazynek. I to jest król tego pojazdu. No niekoniecznie, bo WTO nie jest to pojazd, który wyjeżdża, musi walnąć magazynek, no i skończyć 10. No nie? No nie. No właśnie nie. Nie wiem, co wy myślicie na temat tego pojazdu, ale ja wam podałem moją prywatną opinię na temat tego pojazdu, że mi się tym pojazdem nadal mimo zmian gra dobrze. Po prostu. Gra mi się nim fajnie i nie odczuwam za bardzo tych zmian. 45 sekund w przeładunku, 4 pociski, spoko. I tak się gra fajnie, bo to działo i tak jest spoko. Wiadomo. Wyjedziemy, dostajemy wieżę, od razu pada nam działo. Wyjeżdżamy, dostajemy spota. Conqueror GZ, jak w jednym komentarzu było, nawet bez przycelowania w was trafia. Powiem wam tak, jedźcie sobie Conquerorem. No jedźcie sobie Conquerorem, puśćcie sobie teraz bitwę. O, na przykład zatrzymajcie sobie ten film właśnie teraz. Cyk. Teraz sobie go puśćcie. Jedźcie Conquerorem GC. No i weźcie sobie celownik artyleryjski, włączcie, no i niech wasz kolega w WTF-ie stoi tam gdzieś na środku mapy, gdzieś na malinówce, nie? Zatrzymajcie się raptem i strzelcie. No jestem naprawdę ciekaw, czy traficie. Normalnie wyślijcie do mnie taki film, jeżeli traficie bez przycelowania. No, Conqueror MGC. Naprawdę przyklaszczę wam.
Naprawdę wam przyklaszczę i nie wiem, chyba wyślę wam z moje zdjęcie z autografem, chociaż jest w ogóle nic nie warte i kompletnie bezsensowne. Rozumiecie kontekst tej wypowiedzi? Że to jest taki komentarz? Na taki komentarz da się odpowiedzieć milionami argumentów, które naprawdę, no, niszczą tą wypowiedź. O, ja wiem, teraz będzie hejt na widzów, tak? Nie, chodzi o to, że wy po prostu nie zrozumieliście kontekstu mojej wypowiedzi, bo na początku filmu powiedziałem, że jest to moje zdanie, nic się w tym powiedzie nie zmieniło, a na koniec użyłem słowa niewłaściwego, które nie powinno się znaleźć na tym filmie, no ale ja powiedziałem, po prostu jestem człowiekiem, popełniam błędy, też jesteście ludźmi, też popełniacie błędy. Wiecie, kto nie popełnia błędów? Nikt. Nawet Bóg popełniał błędy. Jeżeli chcecie wiedzieć, poczytajcie sobie Biblię, tam was odsyłam, no nie, taka fajna lektura, teraz akurat siedzimy sobie w domu, macie co czytać, prawda? No i w tym momencie powiecie, o Jezu, ale jest zły, dziecko się zdenerwowało. No nie. Naprawdę nie, bo po prostu nie zrozumieliśmy się. Ja wyraziłem swoją opinię, a wy powiedzieliście, że gówno się znam. Ten człowiek jest teraz słaby, nie da się nim grać i w ogóle spalić to. No dobrze, no. Tylko powiem wam szczerze, konstruktywna odpowiedź polega na tym, że nie obrażamy nikogo i wchodzimy w normalną konwersację. Po prostu możemy wymienić sobie zdania, na spokojnie, jakieś poglądy albo coś. No ale nie naskakując na kogoś, no bo w tym momencie ja się poczułem tak, że nagrałem... I przepraszam teraz młodych widzów, proszę o odejście od odbiorników telewizyjnych, telefonów czy komputerów. Mam wrażenie, że nagrałem chujowy film, bo gówno się na tym wszystkim znam, a wy się znacie lepiej. No dobrze, spoko. Ja rozumiem, że są tacy gracze, którzy mają po 2, po 3 tysiące bitew na Waffentragerze i dla nich ta zmiana jest gówniana. Rozumiem, w porządku. Zgadzam się z wami. Dla was ta zmiana może być kompletnie bez sensu i kompletnie po prostu nie powinna się wydarzyć. Ale dla mnie, dla gracza takiego czysto niedzielnego na Waffentragerze, gdzie ja sobie tak czas od czasu do czasu w Plutonie najczęściej puszczę sobie bitwę WTK-iem, dla mnie to nic nie zmieniło. Naprawdę, nic to nie zmieniło, ponieważ tak czy inaczej gra się tym pojazdem fajnie. Jest to pojazd sytuacyjny, tak jak nadmieniłem to wcześniej, ale to jest moje zdanie, że ten pojazd dla mnie nadal jest fajny i nadal gra mi się nim przyjemnie. Dlatego możecie już skończyć hejtować Molara, bo to nie jest naprawdę nic przyjemnego, ani nic fajnego dla widza, który jest nowym na tym kanale. No i wchodzi, no i czyta, że ja się w sumie gówno znam, no nie? No spoko, mogę się gówno znać. Dla was mogę się gówno znać, nie ma problemu. Wy wiecie lepiej, prawda? Zawsze jest tak, że widzowie wiedzą lepiej od twórcy. Spoko. No ale też zrozumcie mnie, że to była moja po prostu ocena. I to ja wam powiedziałem moje odczucia na temat Waffentragera. Naprawdę zrobiło mi się troszeczkę przykro, że w sumie dowiedziałem się, że gówno wiem o tej grze, w ogóle to ja powinienem skończyć nagrywać, w ogóle weź umrzyj, no nie, i tak dalej. No takie wiadomości nie są przyjemne, nie będę tutaj wklejał już takich screenów i tak dalej, no bo nie chcę pokazywać ników, prawda, no ale nieprzyjemne są takie wiadomości, że zhejtowałem wasz ulubiony czołg, znaczy... Wypowiedziałem się na temat waszego ulubionego czołgu, który dla was stał się teraz gówniany, no i mówię, że w sumie jest dobry, a dla was jest gówniany, no i wy się z tym nie zgadzacie, no i ja jestem ten najgorszy. No dobrze, no w porządku, no ale pamiętajcie, że ja wyrażam swoją opinię. Jeżeli chcecie wyrazić swoją opinię, jasne, napiszcie ją. Ja jestem jak najbardziej za tym. Nawet zachęcam was do tego przecież, na każdym filmie napiszcie opinię, co wy myślicie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale pisanie opinii to nie jest jawne zarzucanie błędu komuś, że ktoś coś zrobił źle. Pamiętajcie, że gra World of Tanks jest taką grą, gdzie każdy może mieć swoją opinię na temat danego pojazdu. Nie wiem, dla niektórego Hellcat może być super cudownym pojazdem, a dla niektórego Hellcat to jest po prostu czołg gówno totalny, który tylko trzeba przejść i iść dalej, żeby czwórkę sobie zrobić. No tak czy nie? No tak, no prawda, po prostu. Tak to jest. Dlatego... To nie jest jakieś, nie wiem, złość na was, czy nie wiadomo jaka gówno burza, którą chcę rozpędzać. Nie, ja po prostu chciałem wyjaśnić, żeby nie było jakichś nieporozumień między nami, bo naprawdę jesteście bardzo fajną społecznością i naprawdę uważam, że w niektórych kwestiach mam najmądrzejszych widzów chyba na świecie, no bo naprawdę na niektórych rzeczach znacie się tak fajnie, że ja nawet bym nie pomyślał o tym, że tak można daną rzecz rozwiązać.
No bo prosząc was o pomoc, mam zaraz 30-40 komentarzy z rozwiązaniem właśnie danej sytuacji. To jest właśnie fajne. To jest właśnie społeczność. Tylko pamiętajcie, ja na tym kanale najczęściej wyrażam swoją opinię niepodyktowaną niczym. Nikt mi tej opinii nie narzuca i ja nie biorę mojej opinii nie składam z opinii, nie wiem, 1000 graczy z Polski na Waffentragerze. Nie robię tak, bo ja wam mówię swoją własną opinię. Jeżeli będę chciał zebrać taką opinię, to ją zbiorę. Pogadam z graczami, popiszę, odezwę się tu, odezwę się tam, zbiorę dla was informacje. Jasne, to dla mnie nie jest problem, no bo już nieraz takie rzeczy robiłem. Ale jeżeli nagrywam swoje odczucia, to mówię, że to są moje odczucia. Pamiętajcie o tym, moi drodzy. No i nie wkurzajcie się na mnie, że powiedziałem, że coś gównianego jest fajne. Dla mnie jest fajne i fajne będzie. No i takim akcentem mam nadzieję, że wyjaśniłem wam ostatni film, który wam się strasznie nie spodobał, chyba. Nie wiem, chociaż sporo jest łapek w górę, mało łapek w dół, no ale komentarze świadczą o czym innym, tak samo wiadomości prywatne na Xboxie. No co tu dużo gadać, no żegnam się z wami już po prostu, no zostawiam was z tymi przemyśleniami, mam nadzieję, że też wejdziemy w jakąś konstruktywną rozmowę. Zobaczymy. Żegnam się z wami, do usłyszenia.